Idziemy przez Wisłę autobusem 130, proszę Państwa, 8. U nas te tematy takie poświąteczne, jeszcze po babilonkowe, ale zaraz to i święta wielkanocne, oczywiście jajeczko. O czym Państwo się dowiedzieliście teraz z internetu, że jajeczko nie ma nic wspólnego z Jezusem Chrystusem i z chrystianizmem. A samo określenie, słowo chrześcijaństwo nie ma z chrystianizmem i z Chrystusem nic wspólnego. Że jajeczko znane było już w starożytnym Egipcie. To znaczy tyle, jeżeli chodzi o internet, co internet mówi. Proszę Państwa, ulica Dworkowa, Morskie Oko. Przypominamy sobie czasy, kiedy ja jeździłam na Blacharską. Mieszkałyśmy z Jackiem. Blacharska 1, mieszkania 555. Taki numer kosmiczny. Blacharska 555. Po drugiej stronie Służew nad Dolinką. No i ta Blacharska 550. Taki facet idzie do Stasia podobny. I taki Stasio zagubiony, durnowaty, którego teraz okupuje Zalewska. I ona mówi, ta Zalewska, że och, że on jest teraz ze Stasiem, tak, jako ze swoim mężem chyba. No i proszę Państwa, jesteśmy na ulicy Puławskiej i możemy sobie powspominać, ale tam dalej jak skręca i jeszcze dalej mleko skręca. Było kino Moskwa. Tego kina Moskwa nie ma, a mogłoby być, nie? A to cholery coś kombinowali. Może coś pod Wałęsę? Sprawdźmy. Jesteśmy na Morskim Oku. Proszę Państwa, tam można na Dolną zejść, tam, gdzie ten Markowski mieszka, u którego też przebywał Kurczaczek i pożyczył od niego telefon. A to wiecie Państwo, jak to chytry salceson, warszawiak, jak od dziecka coś pożyczy, weźmie, to potem nie odda. A telefon 300-400 zł normalnie. A co za dziad, nie? Tutaj mamy też w filmach sąsiednich, przyjrzeć się można numerowi 111, jak to było przedwczoraj. Wczoraj nie wybrałam się do biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, bo mamy sesję na noc, bo już mi się tak spać chciał. Ale przedwczoraj, proszę Państwa, 111 i o 23, proszę Państwa, dwie odjeżdżał z Ronda Waszyngtona 111 w kierunku tam Muzeum Polin na Anielewicza. Ale że był może minutę spóźniony i one wszystkie jadą z Gocławka, proszę Państwa. Po trzy, po cztery na mostku. Ten mostek na Saskiej Kępie u nas się niedługo zawali. Ja już długo nie mogę mówić, bo tu jest mróz, proszę Państwa. Wracam szybciutko do domu na Sasko. Ten most się nawali i zawali. Proszę Państwa, a poza tym kierowcy wymieniają się, zwykle staje na mostku około 14 i wymieniają się, to nie mogą na pętli. Dziady mają pełno pieniędzy i jeszcze się umawiają na mostku, a ten mostek tak, a że się zawali, a że korkuje, bo blokuje inne autobusy. Ile razy było tak, że były aż 4 na mostku? I staruszka biegnie, a nie widzi, co to z tyłu jest, czy to biec warto. To jest straszne. To jest straszne. No. Także proszę Państwa, dziady katolickie to nie to, że to stare, tylko że to, że nie mają pojęcia, nie mają rozeznania, są zwiedzeni przez szatana diabła, a mówią, że mohery, czy moher, to coś takiego wieloznacznego, rozdwojonego, niewyraźnego, nietrzeźwego. No i taki właśnie ten Michał jest. Taki właśnie on jest. Aha, on mówi tak, 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 aha. I nic z tego sobie nie robi. Potem, wiesz, upił się w tej galerii oficyna, która spadła na dziady całkowicie, proszę Państwa. Bo raz to dali może wina, takie czubki, a potem to jedna lampka wyliczona. To czy to nie może być po ludzku normalnie? Niech sobie wypije, kto sobie wypije, a jak widać, przecież obserwują obserwatorzy i konfidenci w sensie negatywnym tutaj akurat, no to podziękować. A tak, to wiesz, albo za dużo tam raz, pamiętam za pierwszym czy drugim razem w ankiecie był i wszystko było. I tego wina za dużo i wtedy Zalewski się upił, proszę Państwa. A jeszcze Kurczaczkowi oprócz wina było piwo. Piwo wlewał do gardła na moich oczach. Ukradł go matce z Bydgoszczy,
a to chłopak, no pierwsza grupa inwalidzka, to sobie możecie Państwo wyobrazić, jak takiego chłopca, jak się oszuka, bo coś mu się obiecuje i potem się nie spełni, tak jak ten Stasiek. Jakiś tam telefon kupili, tak? No ale to na nazwisko Kogucik, on zmienił sobie nazwisko, teraz on nie chce pamiętać tego nazwiska, bo nieładne. No ale widzicie Państwo, ten Stasiek ucieka teraz, jakby coś się stało, a ten Zelewski podbiera go i naciąga, a to w McDonaldzie coś jedzą, pizzę, i ten Stasiek ucieka, a taki psychiczny. Mówi, że jest w promenadzie, potem już mówi, że na mostku jest, a potem nie wiadomo na którym, a potem, że sikać już do toalety leci, wiesz, taki zrobił się dziki, także we współpracy z Zelewskim, no to będzie już całkiem nienormalny. Zresztą jest nienormalny, chociaż jest elektronikiem i na lotnisku Okęcie Chopina pracuje, jakieś tam druciki wkręca, że już ten stary facet się mógł uchować przy czymś takim, no to dobrze, ale on ma pełno pieniędzy i nie ma mieszkania i nie wie, co ze sobą tutaj z tym wszystkim zrobić, a Zelewski mu nie pomoże, bo Zelewski jest nieprzyzwoity, Zelewski po prostu go tylko naciąga na kurczaki, na pizzę, na to, na tamto, a ten Stasiek nie ma gdzie mieszkać, u mnie go koczuje z tymi z wąsami, takie chodzą, stonogi, czy takie, co ludzie nie lubią, tak jest, stonogi takie, karaluchy, no. Stara wiara, stary papież, stary tramwaj. Wszystko stare, proszę Państwa. Także zapraszamy do Anglo-Ameryki Białystok, no bo tutaj nie ma ani prawosławnych, ani mormonów, ani ewangelików, ani świadków Jehowy. U nas jest taki kanał Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra. I zdaje się, żeście Państwo tu się znaleźli w obrębie referencji radia, fal elektromagnetycznych, radia Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langstrom Extra.